Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 20 na moim kanale. Kontynuujemy prawie 154,5 godzinki przegrane na save'ie. Również przypominam, że prawdopodobnie będę do 150 odcinka nagrywał tą serię, także jeszcze kilka odcinków. Tylko z tej serii, z tej gry. No i odcinki się pojawiają w poniedziałki i piątki. O 14, przypominam, wrzucam odcinki z tej serii, tak samo jak z serii Chłopaki z Mazowsza. We wtorki, czwartki i soboty. Ten odcinek nagrywam 14 marca, około godziny 17. To trawa, bo myślę, że coś nieurośnięte. Także kontynuujemy sobie. Opuszczamy tu wszystkich pracowników. Nie grałem poza odcinkiem, także... Nie grałem... O! A to, patrzę, kukurydza na 11, a to sam do niego zasiałem. Chłop zdziwiony. W sumie mogłem podjechać najpierw, w sumie go puściłem. Ale dobra, wysypiemy w trakcie jazdy. Także jeszcze właśnie kilka odcinków tylko z tej serii. No myślę, że do 150 odcinka, aczkolwiek teraz już zaczynam nowe rzeczy robić i zobaczymy, czy przypadkiem właśnie nie skończę jeszcze wcześniej, jak nie zrobię już wszystkiego, co jeszcze planuję. To na siłę chyba też myślę, że nie ma sensu przedłużać. Także kontynuujemy sobie to, co właśnie robiliśmy ostatnio, to nad czym skończyliśmy poprzedni odcinek. I ogólnie to właśnie nie grałem pod odcinkiem. Tylko tu mogę puścić, ciężko to było w odcinku zakończyć ich wszystkich, żeby jakoś tak właśnie, tak jak ten kombajn w trakcie przejazdu zakończył pracę, a nie podczas właśnie zawracania. Tutaj się niedługo skończą nasiona. Myślę, że sobie kupię przyczepę przewodowczą do właśnie nasion i nawozu. To, co planowałem robić, tutaj niestety dojechał do końca, ale spoko, ogarniemy. Tam jest ciężarówka pod koniec poprzedniego odcinka. To nie jeździ. Chyba wszystkich puściłem, których planowałem właśnie. Zmienimy sobie troszkę jeszcze. I można to maksymalnie skręcać właśnie przy zawracaniu. Dobra, generalnie ostatnie pole z bawełną. Z bawełną. Dobra. No nie lubię za bardzo takich przegubowych ciągników. Tam tu jeszcze zawróci ma jeden przejazd. Ale być może jeszcze tylko jedna będzie. Dobra, tutaj ten opróżnił, tak? Podjedziemy sobie chyba w takim razie jeszcze tym klasem do tamtego klasa, żeby go odebrać, ponieważ fendzik będzie pełny. Już jest pełny fendzik. 10,50, także właśnie na ten zestawik. Chyba fendek dial był odebrany już, wydaje mi się. Tak mi się wydaje. Jaki dzisiaj mało rozmowny jestem. Także mogę mniej opowiadać.
ale postaram się, żeby odcinek był ciekawy. Dobra, brakuje niecałe ćwierć miliona do 4 milionów na koncie. Ten tu sobie śmiga, ok, ten też zakończył. Zakończył robotę, w sumie to. W sumie to opuszczę go z tamtej strony, nie? Jak go puszczam z tej strony, to kończy z tamtej strony. Jak go puszczę z tej strony, to zakończy z tamtej strony. Czyli wiecie, co mam na myśli. No i to już szczególnie trzecie pole z soją, które będzie siał właśnie ten siewnik. A tam za drogą, na którymś z pól. Na piące? Chyba na piące. Zaplanowałem, żeby była pszenica. Pszenica czy jęczmień? Już nie pamiętam, szczerze mówiąc, ale właśnie coś na słomę. Coś na słomę. Tutaj mamy tego, dobra. Tutaj się kończy nasiono. Tego możemy na chwilę na razie zwolnić. A tego zatrudnimy. Tym trzeba będzie przejechać na farmę. No i tym lecimy na ostatnie pole. Dzisiaj generalnie w planach właśnie zakończenie zbioru soi oraz bawełny. Chociaż z bawełną zobaczymy, jak wyjdzie. Tak to wygląda na mapie. Także właśnie zostało tam ponad pół pola, 13 z bawełną. Tu 12 już skończyli i się sieje kukurydzą, również tak samo jak 11. No i tam się sieje soją. Fenik zakończył już na 6. No i na 10 jeszcze klasik śmiga. Zabrakło, kurczę, kawałeczka. Zabrakło trochę bawełny, żeby tu była jeszcze jedna belka na tym polu. Także jakąś tam przeładowczą za chwilkę bym chciał kupić i się przekonamy, czy właśnie jest możliwość, żeby dosypywać, dowozić do siewnika te nasiona za pomocą przyczepy przeładowczej. Bo ten siewnik akurat właśnie, który tu śmiga z kukurydzą, czy też bawełnę sieje, siewnik punktowy, akurat mały zbiornik na nasiona, chyba 2000 litrów bodajże, a ma całkiem, nawet się ładnie udało pod kątem, a ma spory zbiornik na nawóz, dlatego właśnie nasiona się kończą dużo wcześniej, a nawóz wystarcza na kilka zbiorników nasion, nie trzeba go dopomniać. Dobra, ten niech śmiga też. Dobra, jak tam ceny wyglądają? 2500 bawełna. No w sumie można by ją sprzedać generalnie. Sprzedam tą bawełnę, chyba będzie spokój już. Mleko 1500 niecałe. Słoneczniki 1303. Soja 1704. Aczkolwiek cena była chyba soi około 2000, tu 1800 prawie najwyższa w Drake's Bioflakes. Także około 2000 chyba, powyżej nawet 2000 była kiedyś cena. No ale tam 1900 to jest jeszcze osiągalne, więc takiej ceny bym chciał sprzedać. W sumie sobie cofniemy tu Ideal 9T jeszcze z kierownicą. No, tu nie jest to wszystko jednak. Nie rusza się. To wszystko jak w najnowszym Farmingu 22. No, ciekawe, jak to będzie wyglądało w nowym Farmingu mobilnym. Zakończyły się nasiona. No dobra. Tio. A to mam tak jedną belkę tylko. Ten też już tam ostatni przejazd jedzie. Poczeka sobie na siebie chwilkę. Kupimy w takim razie przyczepę przeładowczą. Jakąś taką najmniejszą chyba. Nie wiem, jakie tam są. O, panie. Jak tu doczytuję. Jaka mała płynność jest nawet na tych...
dosyć niskich ustawieniach. Ostatnio właśnie jakieś spadki wydajności telefonu. Więc w sumie zobaczymy, jak to będzie z nowym farmingiem. Bo myślałem też nad kupnem tabletu jakiegoś. Tylko sobie myślałem, jakiś Samsung A8, czy na przykład jakiś Apple R2. 30, 37 albo 70. No dobra, niech będzie taki. Niech będzie taki. Generalnie ma i nasiona, i nawóz. Nie ma tu żadnego takiego małego. Małego zbiornika, małej przyczepy, nawóz, nasiona. Jak, czy jakiejś też zielonej. Niestety jest tylko coś takiego. No w sumie nie używam jeszcze. W tym farmingu przyczep przeładowczych. Zobaczymy, czy w ogóle podjedziemy, będzie się dało napełnić te nasiona. I czy potem siewnić się to będzie dało napełnić, bo to jest generalnie właśnie najważniejsze. Co się ścieli samo. Okej. Okay. Bezobsługowa ścielarka. Tu jest nawóz, który też może napełnić, ale tego nie chcemy, także podjeżdżamy od razu pod ziarna. Okej, okay, coś tam napełnia. Nie wiem w sumie, dlatego chcę. Oj, sypie i sypie. Ja wydałem 6000. A i też rura się składa chyba sama, tak? Sama się rura składa. No to będzie ciekawe rzeczywiście. To będzie śmieszny film. Jak to pan Marek Dworak powiedział. To będzie śmieszny film, proszę państwa. Podjeżdżamy, objedziemy sobie od tamtej strony, nie po siunym. Okej, okay, coś za... Coś tu zaskoczyło. Sypie się. Proszę państwa, przybywa się pełno. Przybywa się. Przybywa. Napełnia się. No full profeska, kurczaczki. I mamy pełno nasion. Elegancko, elegancko. Aczkolwiek chyba JCB-ka sobie tutaj przyprowadzimy, nie? Czy jakiegoś Fenda Favorita, czy klasa od kosiarek? Oj, pusionym, nie pusionym. Nie wiem w sumie, no bo do czwara mam tutaj zajętego. Żeby tam podjeżdżać, no nie wiem, czy gdzieś koło pola postawić. Na tym polu chyba jeszcze raz właśnie będzie trzeba napełniać. Który to jest pracownik J? Na czwórce, tak? Tutaj już prawdopodobnie mam jeszcze jedną belkę, no i... Dokładnie. Aczkolwiek chyba sobie wolę pozbierać te belki już ułożone tutaj przeze mnie. Chwilę to trwa, no i trochę tych kursów będzie. Spoko. Sprzedamy sobie tą całą bawełnę już, no bo póki co tutaj zasiejemy sobie kukurydzę. Chyba tylko kukurydzę. Chyba tylko kukurydzę. Potrzebujemy jej właśnie dla świnia, czy na ziarno. No i ogólnie właśnie sobie pozbieramy. W silosie też jest pusto, także... Także na spokojnie możemy te wszystkie trzy pola, na których sialiśmy do tej pory bawełnę, teraz obsiać kukurydzą. 74 tysiące niecałe. I za taki zestawik trzech beli okrągłych po 10 tysięcy bawełny. Czy od tej strony uda mi się też to zrobić? Tego możemy puścić. Tym też za chwilkę. W sumie nie wiem, czy chcemy tam jechać. Chyba nie. Poradzi sobie sam. Na tym to ja chyba nie chcę do przeładowczej przypinać. Tego zestawu raczej niekoniecznie. Szkoda, że pomimo, że jest ten jakiś tam zaczep z tyłu, to nie da się. Tutaj nic zaczepić. Próbowałem wcześniej z siewnikiem. No, to jest w sumie górny zaczep, nie?
To nie wiem, może jakąś przyczepę, ale nie, to generalnie chyba farming ten mobilny nie umożliwia szczepienia nawet przyczep. Jakichś takich małych zaczepami. Troszkę byłem rozczarowany. Tym na początku. Dobra, jak tam? Jak tam? I ten też pewnie będzie zaraz znowu. Ten sobie tutaj chyba do końca, ale chyba obciął wszystko, nie? Czy... Nie, on tu jakąś fuszerę robił, kurczę. Jakąś on tu fuszerę zrobił, nie zrobił ostatniego przejazdu. To nie wiem, co on tutaj. Włączamy, rozkładamy, opuszczamy. Kurczę, wszystko jednym przyciskiem. Jak się zatrzymali, proszę bardzo. Aż ich wryło. Ostatni przejazd soi, no i potem w sumie nie wiem, czy chcemy pszenicę, czy jęczmień. Tu będzie teraz też belka kolejna. No nie wiem, może jęczmień. Niewielką mi to robi różnicę, szczerze mówiąc. Dobra, JCB-kiem polecimy na... Polecimy sobie JCB-kiem do tej przeładowczej. Myślę, że fajny będzie zestawik. No, także generalnie jak się ma albo dużo siewników, albo właśnie taki mały. No to fajna sprawa, takie dopełnienie. Trafię, trafię, elegancko. Fajna sprawa, takie dopełnienie właśnie. Siewników. Jak tu świnie wyglądają w ogóle? Znaczy wiem, jak świnie wyglądają, ale... ale jak chodzi o... Fędzika. Tu widzę, się za dużo nie naładowało. Nawet ta druga się nie naładowała. Idę po wodzie pan trzecią i jedziemy. I lecimy. Ile ta przyczepa kosztowała? Za 30 tysięcy, nie? Niedużo. Może w nowym farmingu, jak będzie możliwość właśnie korzystania z pracowników w jakiś taki bardziej inteligentny sposób, żeby oni sami sobie jeździli gdzieś tam, zboże wozili. Tak jak też to wyglądało w poprzednich farmingach mobilnych, tak też wygląda w nowym farmingu na komputery najnowszym. To powiem szczerze, bym się nie obraził, nie? Gdyby coś takiego było. Wtedy bym może sobie śmigał dużo więcej z przyczepą przeładowczą, tak jak też lubię na... robić to, no, to robić na live'ikach z farminga 22, czyli też właśnie wcześniejszej 19. Będą mi się myliły teraz te farmingi, kurczę. Tu 20, tu 22 najnowszy, tu 23 wychodzi nowy. Nie, 22 na komputery, 23 mobilne. Na odwrót, do tej pory właśnie nieparzyste były. Tak jak 15, 17, 19 były właśnie do tej pory na komputery. Gdzie tam kółko jeszcze wystaje, dobra. Przeszło elegancko. No i spoko. Akurat sobie posprzedają bawełnę. Cena jest w miarę spoko, więc... Więc niech będzie. Fajnie też, że bliziutko sobie poustawiałem te bele i nie trzeba teraz tak daleko wozić tego wszystkiego. Dobra, tutaj jeszcze dwa kursy po trzy bele i zostają dwie bele. Także poczekamy chyba, aż jeszcze jedną belkę rozładuję. O, teraz tam już kostkę rozładował, właśnie kostkę z tamtej strony. Kostkę, kostkę. A drugi kombajn. Widać. I w sumie nie wiem, czy go chcemy
Nie tego. Tego. Zdjąć. Chyba nie. Pewnie już nie będzie tej kostki żadnej. Z tego co zostało. Takiej dużej 200 cm. Sporo pola jednak trzeba. No to ale trudno. Kurczę, po samą belkę trzeba podjąć. Żeby to się tutaj ładowało. Ładuj pan i jedziemy. Oj. No to kółko tak wystaje, bo jednak te belki też troszkę ważą, nie? Kilka ton one ważą. Z tego co w najnowszym farmingu widziałem. Także musi być takie kółko właśnie, żeby to się nie przechyliło w prawo, jak taką belkę złapie. Kolejne, prawie 74 tysiące dolarów. Tutaj dolary zarabiamy, proszę bardzo. W farmingu na komputery. Chyba euro. Chyba euro, chociaż nie wiem, czy nie można sobie wybrać waluty. Na pewno w farmingu na komputer są jakieś mody do tego. No, trzeba po samym kurczę podjechać. Zastanawiam, czy to jeszcze się rozkłada, czy co. Nie chciał zaskoczyć nic. No też prawdą jest, że ja podjeżdżam od złej strony, no ale tak się rozładowało i tak jest mi wygodniej jednak, niż tu krążyć gdzieś tam, cofać co chwilę. Co jedną belkę. Okej, okay, no i potem 2, 4, 6, 8 chyba. I dwie jeszcze na samochodzie kostek. Też sobie za chwilę to sprzedamy. No i fajnie, ponad 4 miliony. I elegancko. A z kostek będzie drugie tyle, tak? Czyli tam prawie 150 tysięcy. Teraz sobie podjedziemy tak bardziej elegancko. Ładnie tu kombajny śmigają. No trudno, jak zostaną, to trudno. Jak zostanie właśnie tutaj trochę dobra, jeszcze jeden chyba przejazd i puszczę go z tamtej strony, nie? Ten kultywator. Tak myślę, dobra, przesiadka w takim razie do stąd jest też niby jakiś wjazd, ale to daleko, daleko trzeba jechać, także nie będziemy tam tędy krążyć, pojedziemy, tędy sobie wjedziemy. No i tutaj już troszkę trzeba będzie dłużej poczekać, ustawić się prosto, żeby to było w triggerze. No i poczekać troszkę dłużej, aż się to wszystko tutaj wysunie i sprzeda. A, 98,5 tysiąca, bo tu są dwie belki, nie drugie tyle, tam było 3 belki po 10, a tu są dwie belki po 20, czyli 40, czyli 100 tysięcy niecałe zamiast tam 75. Spoko, generalnie tam bezobsługowo się trigger wykrywa i je ładuje. Tutaj trzeba jedynie włączyć i rozładować. Możemy wyłączyć. Elegancko się dwie załadowały, tak myślałem, że coś tu jedzie. Leci na dwóch kółkach. Hopsa. Kurde, terenówka. Terenówka, nieźle. Dojechał kultywator. Już z tej strony, wydaje mi się. Także go przejmujemy. No, też belkę wypchnął. Pchał chyba przodem. Belkę ostatnio na lewiku, na mapie Gemeinde Talbau ostatnio gram. Też sobie kupiłem takiego kolosa, ponad 500 koni, można go tam do prawie 700 ulepszyć fenda na gąsienicach, czyli nie łamany, ale też taki właśnie kolos wielki. To sobie właśnie ostatnio śmigałem, podpiąłem 3 maszyny do niego z tyłu, prawie 5 ton ważyły. Glebogryzarkę pierwszy raz używałem w najlepszym farmingu na komputer 22. No dużo tam jest ogólnie maszyn, mulczery, jakieś glebogryzarki, jakieś pilniki, chwastowniki, dużo tego wszystkiego jest. Kaza wpadła, nie?
bo nie zwracałem uwagi, jak tam tego przyjąłem. Także właśnie podpiąłem sobie taką gleboglicerkę 3-metrową, siewnik i bronę. Siewnik i bronę, także każda maszyna tutaj po tonę albo więcej. No i wyszło tam prawie 5 ton. Także każda maszyna po 1 czy 2 tony i wyszło prawie 5 ton. A ten ciągnik ma akurat wbudowany obciążnik przodu. Na tym takim wystającym przodzie. Aczkolwiek powiem szczerze, nie zrobiła na nim wrażenia ta waga. On ma tam obciążnik chyba ze 2 tony jakoś. Chyba coś koło 2 ton, ale elegancko sobie poradził. Dobra, teraz to wymanewrować trzeba. Tym zestawikiem nie jest to wcale takie proste. Widzę, że już mamy 26 minut odcinka. Co ja z tym lewikiem? $4,250 już mam. Teraz kolejne prawie 100 wpadnie. No i ile jeszcze mamy takich kursów? Ciekawe w sumie, czy kombajn, jakby się tu przyjechał, to by się nie rozładowało. Nie rozładowała tabela, nawet niepełna. Też można to sprawdzić, jak kombajny tu będą. O, jeszcze dwa kursy tu mamy. No i tam jest jedna belka też. Czyli już będzie też połowa. Pojedynczo. Jedna skoczyła do samej góry, to dopiero druga się zaczęła wciągać. Dobra, przedostatni kurs w takim razie. No i zobaczymy w sumie, jak to potem będzie. Takiej jednej dużej kostki pewnie jeszcze nie będzie. Chociaż w sumie, kto wie. Nie pamiętam, jak to tam wychodziło. Ale fajnie, mam to zautomatyzowane. Kurczę, ja zapomniałem o tym polu numer 4. A tu już rośnie sobie. A zapomniałem o tym polu numer 4. Zacznę sobie rozkładać i też ustawię sobie chyba jęczmień. Wielka różnica, aczkolwiek niech będzie jęczmień. No i zaczniemy sobie siać. Zaczniemy sobie siać w takim razie. Miałem to zrobić wcześniej, no ale tu się siewnik ociągał. Niestety, o, jak ściąga go w lewo i omijaka zrobi. Teraz ściąga go w prawo i omijaka robi z lewej. Także go przesuniemy troszeczkę. Poprawimy, a też kombajn klas jest chyba tam pełny, nie? Ten co wraca. A to kukurydza inaczej nasiona. Zużywają kukurydzy, więc mu elegancko starczy i z tamtej strony zakończy. No spoko. No spoko. O, mamy też belkę okrągłą jedną. Zapomniałem o tym kombajnie. Spieszmy sobie w takim razie tą belkę okrągłą jedną. Przejęcie w biegu. Znaczy nawet chyba staczała troszkę. Troszeczkę się staczała, dobra. Tym za chwilkę. O, to też ładnie kukurydza rośnie, proszę bardzo. I elegancko. No dokładnie, zostało 1,5 przejazdu. Także podjedziemy. I niech się ten klasik wysypie. Prawdopodobnie też ten zestawik napełni na maksa. To jest ta większa, 60 tysięcy chyba. Naczepa, największa ogólnie. Także całkiem sporo niestety rurę ma od strony pola. Dobra, sypie się elegancko. Także musimy tak sobie przejechać. Pewnie już na pełni, bo ten klas też ma 18 tysięcy. Kurczę, no i prawie połowa wyszła, nie? No ale belki nie będzie niestety. Belki niestety nie będzie. Dokończył pracę siewnik. W lewo sobie go puścimy już na kolejne pole. I myślę, że teraz poza odcinkiem sobie już dokończę z tymi pracownikami siew. Pszenicę w sumie nie wiem, czy na jednym polu, czy tylko na piące. Chyba na piące, tylko na razie sobie zasiałem, bo i tak będzie sporo z tym roboty. Potem też strony będą się sam prasować. Więc troszkę z tym roboty jednak będzie. Kilka minut jeszcze odcinka w takim razie zrobię. No i fajnie generalnie, drugi raz sobie jeszcze naładujemy.
za pomocą tego siewnika, za pomocą przeroczeń, zapełnimy siewnik, bo bardzo fajnie to działa. Ogólnie nie wiem, jaki to jest trigger w tym siewniku, w którym miejscu i tak dalej, ale bardziej z przodu. Chyba trzeba bardziej, kurczę, na środek. No, tutaj. Lepiej chyba, jak jest złożony. Pełno, okej. Okay. Troszkę już zostało. No elegancko, elegancko. Fajny sposób. Myślę, że w nowym farmingu pewnie będę tego używał. No bo jednak napełnienie silników jest wkurzające. I w sumie planowałem to od dawna, szkoda, że nie zobaczyłem wcześniej, jak to działa. I sobie przodowcze nie kupiłem, ponieważ kasa była. I bardzo to generalnie ułatwia, zarówno do nawozu, jak i do... jak i do... nasion. Tak jak mówię, jeśli tego nie zepsują, to będę pewnie korzystał. Dobra, parę minut jeszcze przedłużymy ten odcinek. Przydamy tą bawełnę. No i tak jak mówię, dosieję sobie. Tam też już puściłem na ostatnim polu 13, największym na tej mapie. Puściłem również właśnie pracownika, niech sieje kukurydzę. No i generalnie dosiejemy sobie. O, jakoś tak krzywo podjechałem. Jedną wciągnął, ale drugą jakoś tak, kurczę, krzywo, brzydko podjechałem. Wcześniej ładnie mi to wychodziło. Chociaż też podniosłem już naczepę wcześniej, zanim jeszcze wycofałem ładnie do belek. Więc być może też to spowodowało, że jakoś mi zaczęło znosić. Otwiera się? Nie. Troszkę chyba za daleko pojechałem. Musi być tak. Tym też trzeba będzie zjechać. Ten też tu stoi, nie mówi, że mu przeszkadza coś. No chyba, że jeszcze w kolejnym odcinku sobie posprzątamy to wszystko i właśnie zjedziemy. Kurczę, niewiele mu brakuje tak naprawdę. Niewiele brakuje bawełny temu pracownikowi. Tu się już elegancko jęczmień. Idziemy sobie na razie. O, w sumie dobra jeszcze. Podjedziemy na sprzedaż. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zakończył pracę... Kombajn klas. Kombajn Bizon. Taka piosenka była. Dobra, także tamto niech jeszcze jedną kombelkę wyładuje. Zobaczymy, czy to mi się uda na punkcie skupu bezpośrednio z kombajną wyładować niepełną belkę. W farmingu na komputerze jest taka możliwość, żeby wyładować właśnie niepełną belkę, aczkolwiek tam 10% chyba minimum musi być. Ale tutaj jednak jest ten farming bardziej okrojony. No zobaczymy. W sumie fajnie jest przetestować sobie takie rzeczy. Punkt skupu wełny, dokładnie. No raczej czegoś takiego nie przewidzieli. Tylko pełne. Tylko pełne belki. No to właśnie postaram się jeszcze jedną tą okrągłą belkę z niebieskiego John Deere'a kombajnu rozbudować, dlatego też tego czerwonego na razie zwolniłem. Co tam robią, jaka jeszcze? No chyba tak. To jest kultywator, to jest kombajn. A to jest problem po prostu. No, powinien ogarnąć. Teraz jeszcze bierzesz szeroko i potem w tą i z powrotem jeszcze. Powinno być to. Jeszcze jedna krągobelka. Także zobaczymy w sumie, czy w kolejnym odcinku
Ten sobie odpięćmy się też już ostatni przejazd. To będzie pan kubelki. Niestety tak musi zostać. Zobaczymy, czy się spotkamy, jak będzie wszystko gotowe, zasiane, czy sobie będziemy jeszcze ogarniać. Dobra. Czyli będzie jeszcze jedna belka okrągła i jest jeszcze jedna kostka. Dobra, także zrobię sobie już to albo w kolejnym odcinku, albo poza odcinkiem. Tymczasem na dziś będziemy kończyć ponad 4 600 000, tam 4,5 miliona elegancko. Elegancko. No, prawie milion chyba dzisiaj zrobiłem, nie? Ładnie, całkiem ładnie. Także właśnie, dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli się podobał ten odcinek, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Dobra, tutaj jeszcze to jest problem, także elegancko pójdzie to. Jedziemy jeszcze po kostkę jedną. Zapraszam też na lewiki, które właśnie ostatnio są. Bardzo często, praktycznie codziennie. Praktycznie codziennie, bardzo rzadko kiedy nie ma. No i zapraszam też na moją drugą serię, którą właśnie wrzucam na przemian z tą serią z Farminga 20, czyli Chłopaki z Mazowsza, gdzie gramy sobie właśnie na multi z najnowszego Farminga na komputer, czyli 22 na mapie Mazowiecka Nizina. No, elegancko. Elegancko, dobra, te niech stoją. Jadę jeszcze po tą jedną kostkę. Także dzięki, do następnego, trzymajcie się, no i pa, pa.